Boże Maria Patecka, zapraszam na informacje dnia. Dziś rząd ma podjąć decyzję, co dalej z dostępem do Odry. Na pomoc czekają rybacy i przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty na skutek trwającego kryzysu. Na terenach trzech województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego wciąż obowiązuje zakaz dostępu do Odry. Będzie kolejna nasza debata dotycząca tego, czy już możemy z powrotem otworzyć rzekę. Ale jeszcze też nie chcę tego przesądzać. Ta dyskusja ma się odbyć jeszcze dzisiaj. Nie wiadomo jednak, czy stan rzeki pozwoli ponownie z niej korzystać. W okolicach Szczecina stan Odry uległ ponownie pogorszeniu. Widoczne jest śnięcie ryb, co ma związek nie tylko z falą, jaka przyszła z południa, ale również brakiem tlenu. Wśród wyławianych ryb są te, które padły kilka dni temu, ale też te, które padają teraz. Na wszystkim cierpią też okoliczni przedsiębiorcy. Przewodniczący Platformy, który oskarża rząd o to, co dzieje się z Odrą, naciska na wypłatę odszkodowań poszkodowanym. Reakcji chce tu i teraz. Panie premierze Morawiecki, żeby im pomóc, nie trzeba ustawy. Ten Sejm przez was rozpuszczony może się zebrać dopiero we wrześniu, a pan może dziś, jutro, de facto jednym podpisem podjąć decyzję o odszkodowaniach dla tych ludzi. Prace nad wypłatą odszkodowań już się toczą, a według informacji przekazanych przez wojewodę zachodniopomorskiego, premier nie potrzebował tutaj presji ze strony opozycji. Sam wyraził przekonanie, że pieniądze powinny trafić do poszkodowanych jak najszybciej, stąd rozmowy, jakie podejmują politycy rządu. Trwa spotkanie wiceminister Olgi Semeniuk z przedsiębiorcami działającymi przy rzece Odra. Celem rozmów jest wspólne wypracowanie rozwiązań dla firm dotkniętych skutkami zanieczyszczenia rzeki. Przekazał na Twitterze Resort Rozwoju i Technologii. Wojewoda Zbigniew Bogucki tłumaczy, że pomoc ma przybrać podobną formę jak ta w trakcie kryzysu na granicy z Białorusią. Rząd chce wspomóc wszystkich, którzy ponieśli straty. A więc rybaków i turystykę, być może w jakimś zakresie także rolników. Na pewno nie pozostawimy tych ludzi samych sobie i będziemy chcieli im pomóc odpowiednio do tego zakresu, w jakim ponieśli te szkody. Powstać ma specjalna ustawa, a według zapowiedzi wiceministra rolnictwa Krzysztofa Cieciury, w przypadku rybaków resort posiada dane o połowach, jakie prowadzono w latach poprzednich. Uwzględni je przy wypłacie rekompensat. Będziemy to porównywać, zestawiać i będziemy wypłacać rybakom na bazie tych danych, które mamy w systemie, porównywalne kwoty, które mogliby zarobić w tym okresie. O szczegółach rząd ma debatować w trakcie jutrzejszego posiedzenia. Wszystkie działania będące reakcją na kryzys związany z Odrą mają być określone w powstającej specjalnej mapie drogowej. Z myślą o rewitalizacji Odry, z myślą o przywróceniu jej w pełni życia, z myślą o jej zarybianiu. Przy zarybianiu potrzeba pilnych działań. Tylko te ryby, które przeżyją obecny kryzys, są w stanie pomóc w odtworzeniu całej populacji. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki potwierdza, że na początku września najprawdopodobniej dojdzie do pilnego posiedzenia Izby. Po tym jak rząd przyjął regulację o dodatku węglowym, na pomoc czekają kolejne osoby. Temat jest pilny. Do sezonu grzewczego coraz mniej czasu, dlatego od dawna politycy obozu władzy mierzą się z pytaniami o skrócenie wakacji, co wiązałoby się z wcześniejszym posiedzeniem Sejmu. Wypowiedź wicemarszałka Izby Ryszarda Terleckiego wskazuje, że to scenariusz na dziś najbardziej prawdopodobny. Są ustawy, które są potrzebne. Między innymi rozszerzenie tego wsparcia dla opalających jeszcze bardziej tradycyjnymi metodami swoje mieszkania. No tu rząd przygotowuje pewne rozwiązania, niektóre są już przygotowane. Wszystko wskazuje na to, że na początku września zbierze się Sejm i te ustawy przegłosuje. Według propozycji, jakie przygotował resort klimatu, po osobach opalających swoje domy węglem, wsparcie ma trafić także do tych, którzy korzystają z peletu, oleju opałowego, drewna i LPG. Kwota, na jaką mogą liczyć poszczególne osoby, jest różna. Rząd chce przekazać więcej pieniędzy, na przykład tym, którzy korzystają z peletu, bo w ich przypadku koszty ogrzewania najmocniej poszły w górę. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak będzie dziś przebywał w Supraślu. Ma obserwować ćwiczenia z udziałem polskich i zagranicznych żołnierzy. W ćwiczeniach Ember Desire 22 udział biorą m.in. żołnierze Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łącznie to 40 jednostek sprzętu i 300 wojskowych.
Zadania, jakie realizują, mają sprawdzić ich zdolność do przemieszczania się na znaczną odległość i gotowość do prowadzenia działań obronnych. Ćwiczenie wpisuje się w działania NATO, dlatego ma służyć większemu zgraniu pododdziałów międzynarodowych i podnieść interoperacyjność wojsk. W działania zostali włączeni żołnierze z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Rumunii. Część zadań jest realizowanych przy wykorzystaniu czołgów i śmigłowców bojowych Sokół. Dziś ćwiczeniom przyglądał się będzie wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Polityk będzie przebywał w Supraślu na Podlasiu. 80 milionów złotych. Tyle pieniędzy w tym roku przeznaczono z budżetu państwa na Korpus Wsparcia Seniorów. Czym jest ten program? Na jaką pomoc osoby starsze mogą liczyć? Gdzie mają się zgłosić? Na te pytania odpowiemy w naszym materiale. Korpus Wsparcia Seniorów to program skierowany do seniorów, którzy mają problemy z poruszaniem się i wykonywaniem codziennych czynności. W Poznaniu program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z wolontariuszami Caritas. Jeżeli chodzi o dostępne formy wsparcia, to senior z jednej strony może liczyć na wolontariat towarzyszący. Po prostu wspólne wyjście na spacer, przeczytanie książki czy towarzyszenie. Mówi Piotr Czajka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wolontariusze pomagają też w zrobieniu zakupów, umówieniu wizyty u lekarza, wykupieniu leków czy w drobnych pracach porządkowych. Seniorzy, którzy chcieliby skorzystać z takiego wsparcia, mogą się zgłosić albo do MOPR, albo na infolinię rządową 22 505 11 11. Tłumaczy Karolina Dragan z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W poznańskiej Caritas szukają chętnych, którzy chcieliby się zaangażować w wolontariat. Tą pomoc świadczymy minimalnie 1 godzinę w tygodniu, maksymalnie 4. To wszystko można dopasować według tutaj elastyczności wolontariusza, także nie ma problemu, to wolontariusz decyduje, ile czasu jest w stanie poświęcić. Aby zostać wolontariuszem Caritas, trzeba mieć skończone 18 lat. Osoby chętne powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie internetowej wolontariusz.caritaspoznań.pl. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach przemocy ze względu na religię i przekonania. Chrześcijaństwo pozostaje najbardziej prześladowaną religią na świecie. Codziennie na całym świecie cierpią miliony chrześcijan tylko dlatego, że wierzą w Chrystusa. Zwróćmy uwagę, jak często Kościół staje się przedmiotem ataków, czy jak łatwo ukierunkować złość czy nienawiść w stosunku do Kościoła. Jeśli my nie będziemy o tym mówić, no to ten temat będzie znowu przemilczany. Tak jest na przykład w Nikaragui, gdzie chrześcijanie są systemowo niszczeni przez reżim Daniela Ortegi. Kościół w kwietniu 2018 roku stał się takim polem dialogu dla młodych studentów, którzy wyszli na ulicę, by przeciwdziałać, by demonstrować wobec nepotyzmowi, który rzeszył się w kraju, przeciw dyktaturze Daniela Ortegi, prezydenta owego kraju. W ciągu 4 lat w Nikaragui doszło do ponad 190 ataków i profanacji. Spalono katedrę. Dochodzi też do bezpodstawnych aresztowań duchownych. Kilka dni temu reżimowa policja Ortegi uprowadziła księdza biskupa Rolando Alvareza. Z bardzo różnych i bardzo dziwnych przyczyn, ponieważ gdy zapowiedział mszę o jedności i pokoju, w której miała stwarzać pokój zewnętrzny w kraju, w społeczeństwie, postawione zostały mu zarzuty, że przez tą mszę chce zniszczyć jakby niepokój w kraju. W Nikaragui z chrześcijanami walczy się na różne sposoby. Reżim Ortegi posuwa się do likwidacji chrześcijańskich organizacji. Nie tak dawno zamknięte zostało Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty. Zgromadzenie, które od lat wspierało najuboższych mieszkańców kraju. W obliczu narastającej nienawiści wobec chrześcijan w Nikaragui papież Franciszek zaapelował o szczery dialog i zaprzestanie prześladowania. W pobliżu Półwyspu Koreańskiego odbywają się największe od lat manewry wojskowe Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Ćwiczenia zakończą się 1 września. W manewrach wojskowych odbywających się pod kryptonimem Ulshi Freedom Shield udział bierze kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy.
To zarówno wojska lądowe, lotnictwo, ale także marynarka wojenna. Jak zakomunikowano, ćwiczenia mają charakter odwetowy. Są odpowiedzią na zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej. Jednocześnie mają wzmocnić potencjał militarny obu państw. Inaczej twierdzi Korea Północna. Uznaje działania Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej jako, i tu cytat, przygotowanie do wymierzonej przeciwko niej inwazji. W obliczu narastającego napięcia Waszyngton i Seul spodziewają się gniewnej reakcji Korei Północnej. Na koniec lekko atletyka. Polska na zakończonych Mistrzostwach Europy w Monachium wywalczyła 14 medali, w tym 3 złote. Worek z medalami w Monachium rozwiązała Aleksandra Lisowska, która sięgnęła po indywidualne złoto w maratonie. Jej wynik mocno pomógł także pozostałym biegnącym Polkom, które jako drużyna zdobyły brąz. Silne nadzieje na kolejne złoto wiązaliśmy z konkursem rzutu młotem i choć aktualny mistrz świata Paweł Fajdek nie był w stanie pokazać pełni swoich możliwości, to zastąpił go Wojciech Nowicki. Mistrz olimpijski i wicemistrz świata osiągnął najlepszy w tym roku rezultat, co musiało dać pierwsze miejsce. Trzecie złoto przyszło już dość niespodziewanie. Co prawda Pia Skrzyszowska w rywalizacji na 100 metrów przez płotki była wśród faworytek, ale najwyższy stopień podium i przewaga, z jaką zwyciężyła, były pozytywnym zaskoczeniem. Srebrne krążki w trakcie tych mistrzostw powędrowały do Natalii Kaczmarek w biegu na 400 metrów, Katarzyny Zdziebło w chodzie na 20 km, żeńskich sztafet 4x100 i 4x400 metrów, Adrianny Sułek w siedmioboju oraz Ewy Różańskiej w rzucie młotem. Po brąz sięgnęli panowie w sztafecie 4x100 metrów, a także Anna Kiełbasińska na 400 metrów, Anna Wielgosz na 800 metrów i Sofia Enawi na 1500 metrów. Na teraz to wszystko. Kolejne wydanie o godzinie 10. Z Panem Bogiem.